Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. O kurde, źle. Dzisiaj wykopki. Dzisiaj wykopki, ciężkie warunki, mokro. Sobota. Tak jak to w Polsce. Wykopki. Tutaj już zaczęliśmy na tygodniu trochę kopać. Trochę deszcz przeszkadzał. A może widzieliście na Instagramie zdjęcia. No i co? No musimy kopać. No bo pszenica sama się nie zasieje. Sama się nie zasieje. Przyjechałem rozkopać, później pójdę zjeść. Przyjedziemy takim zestawem, będziemy zbierać. Przyjedzie do mnie siostra druga, trochę mi pomoże. Tutaj mamy raptem 10 kagonków. No, coś tam leci. Jak na razie to jestem zadowolony z ziemniaków. Co mogę powiedzieć? Ale dużo trzeba też odrzucać, bo niestety gniją. Niestety gniją, no i nikt się na to nie poradzi. Tutaj miałem dwie odmiany, jedna bardziej taka była podatna na gnicie, a druga trochę mniej, właśnie to co wiemy, to jest odmiana wineta. Tamtą, po tamtej stronie to niestety nie wiem jaka to jest odmiana, bo to już u nas kilka dobrych lat jest wsadzona. Coś tam leci. Rozkopę i to będzie fajnie obsychało. Tutaj właśnie dość taka ciężka ziemia jest. No, będę chciał, że tutaj lecą, gdzie pozarastało, to nie było wpryskane, jak wspominałem. Ziemniaki ładne. Mama, pomachaj do kamery. Ty to się bierz za zbieranie. Nie, ja mam kamerę. No, kamerę masz, to pokaż jak zbierasz na tej kamerze. No. Zaraz się nagram. Mogę teraz nagrać wszystko, nie będziesz... Ach, Jezu, muszę iść po tym. Słońce, które tak przypiekało czasami. No dobra, zostawmy na razie z boku. Jesień to też jest fajna pora roku z tymi liśćmi kolorowymi, całą tą sytuacją romantyczną. Potem tutaj już miejmy nadzieję, że biała. Czas magii, świąt. No dobrze, trzeba trochę jednak pohamować te wszystkie fantazje. Zostało mi się trochę pomóc, bo wiedziałem o tym, że trwa runda specjalna w naszej zonie, która tankuje do pełna, w której... Wiesz, że to się nagrywa? Nagrywa się! Ja nie jem. Chwila przerwy. Obok mnie szwagier Waldek. Spec od spraw budowlanych. Tam dalej drugi szwagier. Ognisko musi być. Siostr nie pokażę, bo nie chcą. Bo są za piękne. Piękny gest. I jesteśmy świeżo po wykopkach. Co najwyżej tylko nogi. Na razie odpoczywamy w połowie pracy. Tak. Obecnie posilamy się tutaj kiełbaską z delikatesów centrum. Ala Schuster, najlepszy kierowca motocyklowy w województwie świętokrzyskim. Jeździ właśnie na tych wzgórzach, które tu piękne widzicie przed nami. Opowiada jak historyk. Jak zjemy, to być może zabierzemy się dalej za pracę. Chociaż może być różnie.
Ale Mateusz rozkopał następne 4 grządki. No i 6. I pasowałoby je dzisiaj... Zebrać. Później, życie pokaże, co się będzie toczyć dalej. Rozmyślamy nad rozbudową gospodarstwa, nad doradztwem technicznym, jak to dalej wykonać. Mateusz musi otrzymać szkolenie z dalszej obsługi sprzętem budowlanym. Ostatnio... Ale już niwelator umiem obsługiwać. Umiesz obsługiwać takim... Na 4 minus, jak ty to powiedziałeś. Lepsze 4 minus niż 3 plus, jak to moja jedna siostra powiedziała. Ambitny student z 4 minus chce się poprawiać. Także musimy się poprawić. Albo się poprawimy. Następnym razem musimy coś pomyśleć nad infrastrukturą twojego gospodarstwa. Musimy poszerzyć jakieś wjazdy. Poszerzymy. Mam wrażenie, że trzeba chyba rabatkę coś tam zmniejszyć. Ty, no trzeba, bo będzie ten. Trzeba poszerzyć wjazdy, bo będzie bizon w przyszłym roku. No dokładnie. No, dlatego no musimy coś pomyśleć. Dzisiaj stwierdziliśmy, jak kiprowałeś ziemniaki, że musimy chyba ten plac wybetonować dalej. Albo go ułożyć w kostce. Albo w płycie ażurowej. Powiem z mojego doświadczenia, plac zabetonowany pod wiatą nie wymaga takiej aż dokładności i takiej aż dokładnej technologii jak na zewnątrz. Na zewnątrz musi być inny beton, beton drogowy. Tam byłoby lepiej to ułożyć teoretycznie mówiąc z kostki albo z jakichś płyt ażurowych, tak jak mówisz. Mhm. Ale jeśli zastosujemy dobrą recepturę betonu, może być to z betonu. Także dobra, posilamy się i... Także się posilamy, a później dalej będziemy debatować, co dalej będziemy działać. Ja nagram szwagra, jak działa. Dobrze, fajnie. Cześć wam. Lecimy sobie z kolejnym transportem. Tutaj niedużo. Z tego względu, że ziemniaki były 2 lata temu, czyli a jak wiecie, żeby ziemniak fajnie urósł, to powinno się sadzić go co 4 lata na tym samym miejscu. No ja teraz tak będę schodził z moich kul, nie będę właśnie sadził ziemniaku. Siedzę tylko na tych dzierżawach, gdzie tam ziemniaku mało kto wcześniej sadził. Lecę teraz z odmianą, tą co kopaliśmy na wcześniejszym polu. Tutaj trochę inne urosły, mniejsze i nie ma tak zgnitych, bo kawałek był trochę bardziej suchszy. No i tak wam powiem, lecę wykiprować i będziemy zbierać jeszcze na tą przyczepę inną odmianę. 3 odmiany mam, z tego jedną wiem, jak się nazywa. No. I tak to wygląda. Jadę sobie do bazy, bo czas nagli. Chciałbym to dzisiaj wykopać, żeby móc od przyszłego tygodnia móc siać pszenicę, bo trochę teraz obeschło. No. I tak to się prezentuje. Transport. Tutaj mamy jedną odmianę. Tutaj mamy inną. Dobra, następuje zwolnienie blokady i kiprujemy. O, ale mi tutaj zapierdzieliły wszystko, kurde. Odparła się już. Dobra, damy do przodu. Więcej nie pozwala dach. Zobaczymy, jak to wygląda. A już końcówka, gitara. Wejdę sobie. Można? Można dach? Dach podnieść, kurde. O jest, jedna zrozładowana. Teraz będą szły trochę na wiacie.
cacy. Dobra. Opuszczamy. Wrócimy sobie tam, bo tam pewno się jeszcze sparły. Ładnie. Fajne ziemniaki. Dobra, widzimy się w dalszej części odcinka z kopania ziemniaków. Tutaj trochę podsuszałem je.